kochani, z tej strony, stara. Witam Was serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na filmik, jakiego dawno u mnie nie było. Będą to wirtualne zakupy, czyli pójdziecie sobie razem ze mną do sklepu. Ja będę nagrywać i będę Wam pokazywać, co jest. A sklep, do którego wybierzemy się dzisiaj, to IKEA, czyli sklep, który mam nadzieję, że wy lubicie tak samo jak ja. Pokażę Wam, co nowego jest w IKEA, Teraz zbliża się jesień, więc mam nadzieję, że oprócz takich rzeczy typowych dla IKEA, typu jakieś meble, naczynia i tak dalej, będą też rzeczy do dekoracji. No nie wiem czego się spodziewać, także sama jestem bardzo ciekawa i już nie przedłużając, jeżeli filmik wam się podoba, to pamiętajcie o łapce w górę. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału, jeżeli kanału nie subskrybujecie. To zostawiam wam namiary na mój Instagram. No i lecimy do tej Normalnie jak zakopane. No tego się nie spodziewałam. No na tej godziny, no jest sobota. Bo mieliśmy przyjechać wczoraj. A my tylko pomidory, nie? <laughs> Ja za mała jestem, nie muszę tego garbić tutaj w ogóle. Mogę stanąć na palcach. No, no, Albo tak od dołu będzie. Wczoraj w w był ten dzień szpilek cały. No? no. A ja nie wiedziałam. Dopiero się dowiedziałam z Instagrama. Jaki, jak, jaki dzień szpilek? Wczoraj był, był dzień budowańca, a nie szpilek. wczoraj. Tak, dzień szpilek wczoraj. Tak, jasne. Wszyscy dają zdjęcia ze szpilkami na Facebooka, nie? Też mógłbyś zrobić. No, ale kiedyś dzień bez tanika, to nikt się skup nie pokazuje. No, gdybyśmy przyjechali wczoraj tak jak chciałam, to, to by by było... było... no, skąd ską wiesz, no jasne. To tak? by była mniejsza kolejka. Dobrze, dobrze, moja wina. No, Twoja okay. wina. No no. Byłaś tutaj o tym wiesz? Tak? Kotecki. Nie, ale dzisiaj jest sobota i wszyscy przyjeżdżają z sobota. No, no, no. Ale dobra, szybko idzie ta kolejka w Lis. Właśnie. Nie ukrywam, że byłam troszkę zaskoczona tym, że dodatki, które są teraz w sklepie IKEA są naprawdę ciemne, mają takie dość smutne, zgaszone barwy, aczkolwiek no mamy teraz jesień, więc chyba to wszystko tłumaczy. No nie jest to do końca mój styl, ja bardzo lubię jasne przestrzenie, biel, szarości, pastele. W otoczeniu takich kolorów czuję się zdecydowanie najlepiej. Tutaj pokazuję Wam rzeczy, które są w ofercie sklepu IKEA chyba praktycznie cały czas. Są to podstawki pod świeczki. Ja trzymam na nich perfumy, czasami biżuterię, no różnie je sobie ustawiam, ale ogólnie bardzo lubię te, nazwijmy to talerzyki. Świeczki o zapachu lodów waniliowych są też jednymi z moich ulubionych. Ta paprotka, którą teraz Wam pokazuję, z daleka wydała mi się przepiękna i byłam gotowa już ją kupić, ale kiedy zobaczyłam ją z bliska, to jednak, tak jak widzicie, no widać, że jest to sztuczny kwiat, a ja za sztucznymi kwiatami nie przepadam. Polowałam na Monsterę, oczywiście prawdziwą, żywą, ale no niestety były wszystkie wykupione, no a ta plastikowa, którą przed chwilą mogliście zobaczyć. Też jak na mój gust nie wygląda zbyt realnie i po prostu zrezygnowałam z zakupu. Padły mi w oko te koszyczki, ale przyznam szczerze, że nie wiedziałam, że to są takie duże, zamykane koszyki. Myślałam, że to są takie jakby miseczki. Myślałam, że będzie to coś fajnego, w czym będę mogła przechowywać owoce, no ale niestety są to po prostu takie kwadratowe pojemniki, które wyglądają fajnie na półkach, które są idealnie dopasowane do nich wymiarem. Postawione gdzieś na komodzie, czy właśnie w kuchni, myślę, że już nie wyglądałyby zbyt dobrze. Tutaj. Widzicie szafkę, o którą bardzo często pytacie? Ciągle dostaję jakieś pytania: jaka to jest szafka, jaki to jest model. Więc jest to model Alex i widzę, że do kompletu jest też biureczko. Ja oczywiście takiego biurka nie potrzebuję. Mam w Polsce biurko, które jest o wiele ładniejsze, i jeżeli będę potrzebowała biurka, to je sobie ściągnę z Polski. Natomiast szafa jest bardzo fajna i myślę, że jest idealna do przechowywania kosmetyków. Nie polecałabym jej do ubrań, bo te szuflady są naprawdę bardzo, bardzo płytkie i mało co w nie wejdzie. Ale jeżeli chodzi o kosmetyki, lub dokumenty, no to bardzo ją Wam polecam. Niestety ona w ostatnim czasie widzę, że sporo podrożała. Ja płaciłam za nią chyba niecałe 400 zł, a teraz ona kosztuje aż 500 zł. I tutaj właśnie mogliście zobaczyć, jak fajnie wyglądają te koszyczki, o ile są idealnie dopasowane do półek. No tutaj wnętrze takie naprawdę typowo babcine, no nie wiem jak to inaczej określić, ale dość ciemne, dość przytłaczające ja na pewno w takim wnętrzu nie czułabym się dobrze, Aczkolwiek to wszystko wygląda bardzo ładnie, jest bardzo ładnie dopasowane kolorystycznie, więc nie mogę powiedzieć, że jest. To brzydkie wnętrze, po prostu jest totalnie nie w moim stylu. Jeżeli szukacie ramek do zdjęć, no to na pewno polecam Wam IKEA. Zarówno w IKEA, jak i w Pepko można kupić ramki bardzo, bardzo tanio. Tutaj już coś bardziej w moim stylu, czyli kuchnia taka w odcieniach bieli i różu. Przepiękne połączenie kolorów bardzo mi się podoba i bardzo spodobały mi się te talerze powieszone na ścianie. Nie wiem, czy nazwać to talerzem, czy obrazem. W pierwszej chwili myślałam, że one są malowane ręcznie. Ale później zorientowałam się, że można kupić takie gotowe. No myślę, że to jest coś naprawdę prześlicznego. My niedawno zamówiliśmy sobie dużą komodę do jadalni, ale właśnie ta też nam wpadła w oko. Tutaj pokazuję Wam kuchnię, która niesamowicie mi się podoba. Słuchajcie, te kafelki marmurkowe są po prostu przepiękne. Zwróciłam też uwagę na te pojemniki, ale będą one za małe jak na moje potrzeby. I tutaj coś, co totalnie mnie zauroczyło. Słuchajcie, na żywo to wygląda jeszcze lepiej. Te kwiaty są przecudowne, oczywiście sztuczne, ale tak bardzo podoba mi się ta aranżacja, że naprawdę chciałabym mieć coś takiego u siebie w domu. Te koszyczki są bardzo fajne i zastanawiałam się nad ich zakupem, bo potrzebuję kilka do kuchni i do łazienki, ale stwierdziłam, że nie. Kupię ich, dlatego że jeden kosztował chyba 3.50, czyli jakieś ponad 15 zł. No nie wiem dokładnie, ale cena była dość wysoka, więc zrezygnowałam z zakupu. Stwierdziłam, że tego typu koszyczki bez problemu można kupić nawet w Funciaku i tam kosztują dużo mniej. W poszukiwaniu miski na owoce natrafiłam na taki koszyk i też się nad nim zastanawiałam, ale stwierdziłam, że bez sensu jest tarączka, więc to może być fajny koszyk na grzyby, jeżeli lubicie jeździć na grzybobranie, ale chyba do kuchni na owoce jakoś tak średnio się nadaje. I on był dostępny w kolorze czerwonym i też białym. Jak gdybym miała wybrać, na pewno wybrałabym biały, ale to nie jest do końca to, na czym mi zależy, to co chciałabym kupić, więc odpuściłam sobie zakup. Uważam, że w sklepie IKEA bardzo opłaca się i w ogóle warto kupować szklanki, dlatego że szklanki są czymś, co nie wiem jak u Was, ale u nas w domu bardzo często się zbija, a te szklanki są cały czas w ofercie Sklepu Ikea, więc w każdej chwili można je sobie dokupić. Teraz przeszliśmy na dział z sypialniami i spokojami dla dzieci, i przyznam Wam, że to, co podoba mi się w sklepie Ikea, to to, że te nazwijmy to wystawki, świetnie pokazują, w jaki sposób można urządzić naprawdę bardzo, bardzo maleńkie mieszkanie. Myślę, że właśnie podczas urządzania wnętrza takim największym problemem jest przestrzeń, i tutaj, jak widzicie, jest świetnie pokazane, jak można zagospodarować sobie taki naprawdę bardzo maleńki pokoik w taki sposób, że jest tutaj miejsce praktycznie na wszystko: i do spania, i do relaksu, i do nauki. Także to mi się naprawdę bardzo podoba. To, co Wam teraz pokazuję, to są osłonki na świeczki, ale ja ich używam jako pojemników na pędzle i one kosztują tylko 2 funty, więc około 10 zł. Bardzo je polecam, u mnie bardzo dobrze się sprawdzają. Zauważyłam, że w sklepie Ika pojawiły się nowe pluszaki i są naprawdę świetne. Myślę, że spodobałyby się Dawidowi, ale żadnego nie kupowałam tym razem, no bo nie byłam pewna, którego chciałby sobie wybrać z dinozaura, więc pewnie kupimy jakiegoś, kiedy przyjedziemy z nim na zakupy. Bardzo spodobały mi się też te żółte tabliczki ostrzegające przed dinozaurami, ale niestety nie znalazłam ich nigdzie do kupienia, więc Podejrzewam, że są po prostu częścią aranżacji niestety Jeżeli widziałyście je gdzieś w sklepie Ikea To koniecznie dajcie mi znać, czy one są normalnie w sprzedaży Tutaj możecie zobaczyć pokoje dla dzieci z takimi małymi mebelkami Bardzo podobają mi się te baldachimy nad łóżkami ale jeżeli chodzi o sam rozmiar mebli, to jakoś nie jestem fanką takich rozmiarów. Myślę, że warto kupować już od razu takie większe meble, dlatego że czas bardzo szybko leci, dzieci bardzo szybko rosną i te malutkie meble po prostu dość szybko przestają być praktyczne. Bardzo lubię te kolorowe pojemniki, u nas one sprawdzają się naprawdę świetnie. Mamy już ich dużo, więc nie kupowałam, ale chciałam je Wam pokazać. Można w nich przechowywać zabawki, jakieś karty do gry. Przybory szkolne, no po prostu wszystko. No po prostu takie rzeczy, których w każdym dziecięcym pokoju jest dużo. Tutaj widzicie takie przesłodkie przybory kuchenne, miniaturowe, oczywiście do zabawy dla dzieci. Te kocyki były naprawdę tanie, 3,50, czyli nawet niecałe 20 zł. Były dostępne w dwóch kolorach czerwonym i szarym to już są takie typowo. Zimowe, świąteczne wręcz kolory, ale ja osobiście uważam, że w PEPKO w podobnej cenie można dostać coś dużo fajniejszego. Tutaj kolejny zapach świeczek, które bardzo lubię. Zastanawialiśmy się nad takim organizerem, nie wiem jak to nazwać, organizer na umyte naczynia, ale stwierdziliśmy, że są zbyt małe. Natomiast tutaj znalazłam coś, czego szukałam. Nie chcę Wam tak do końca spoilerować, bo wszystko, co kupiłam tym razem pojawi się w jutrzejszym filmiku, no ale właśnie szukałam jakichś takich pojemników i tutaj znalazłam takie, które mi wpadły w oko i będą na pewno bardzo praktyczne. Takie przyprawy widzę w sklepie Ikea po raz pierwszy, więc stwierdziłam, że warto je Wam pokazać. Jeżeli chodzi o kubki, to one jakoś specjalnie też mnie nie zauroczyły, ale mają bardzo ładne pastelowe kolory, które mi się podobają. Jeżeli oglądacie moje filmiki, moje vlogi, no to wiecie, że w sklepie BM trafiłam ostatnio na kubki o wiele ładniejsze, takie naprawdę wyjątkowe, prześliczne, więc tutaj kubków też nie kupowałam. Bardzo spodobały mi się te kocyki, oczywiście pastelowe kolory, wiadomo. Były też w odcieniu pomarańczowym, ale ja tutaj zdecydowanie celowałabym właśnie w te delikatne pastele. Uważam, że są prześliczne. Ogólnie, jeżeli chodzi o koce, no to w sklepie IKEA jest teraz ogromna oferta. Zobaczcie, tylko są koce we wszystkich kolorach, o jakich mogłybyście sobie zamarzyć. I jest też bardzo dużo modeli w odcieniach szarości. Rozglądałam się też za zasłonami, ale stwierdziłam, że te, które mam, czyli szare, będą najlepsze. I nie zdecydowałam się na zakup innych, ale szukałam żabek do karnisza. Nie chodzi o te kółka, tylko chodzi o same żabki, dlatego że właśnie tych żabek mi brakuje. No i chciałam już kupić, ale kiedy policzyłam sobie, że za jedną paczkę muszę zapłacić 5 funtów, a tych paczek musiałabym kupić. No, z 8 lub 10, no to stwierdziłam, że to się nie opłaca i że poszukam tych samych żabek gdzie indziej w internecie. No i znalazłam je na eBayu, więc w tym przypadku udało mi się naprawdę sporo zaoszczędzić. W oko wpadły mi te dywaniki, ale kiedy podeszłam bliżej, zobaczyłam, że są bardzo cieniutkie i najprawdopodobniej będą się rolować i przesuwać po podłodze, więc będą niezbyt praktyczne w łazience i nawet chyba niezbyt bezpieczne. Więc mimo, że kosztowały tylko 13 funtów, jakieś 65 zł. To stwierdziłam, że nie warto ich kupować. Ręczniki to coś, co uważam, że bardzo warto kupować w Ikei. one są dobre jakościowo i nie kosztują zbyt wiele. Ale ja na tym dziale szukałam pojemników na mydło, no i niestety nic jakoś nie przypadło mi do gustu. Uważam, że w naszym polskim Pepko zawsze można znaleźć coś fajnego, jeżeli chodzi o takie rzeczy do Łazienki. No i też ceny są niższe. No więc tutaj też przeżyłam kolejne małe rozczarowanie. Jeżeli chodzi o organizację łazienki, to na pewno warto zwrócić uwagę na te wszystkie pojemniki, które Wam teraz pokazuję. W IKEA jest teraz ogromny wybór koszyków, zobaczcie, tylko jest ich naprawdę całe mnóstwo. Na pewno tworzą one taki miły jesienny klimat. Niektóre z nich są takie nawet w stylu Bali, powiedziałabym. Ten mi się bardzo spodobał, ale nie miałabym go gdzie postawić, więc nie kupuję, no ale oczywiście Wam muszę pokazać. Tutaj mam już takie typowo świąteczne roślinki, oczywiście sztuczne. Tutaj pokazuję Wam, jakie lampy mi się podobają i pewnie prędzej czy później zdecyduję się na zakup którejś z nich, dlatego że one podobają mi się już od dłuższego czasu. Tego zapachu świeczek jeszcze nie znałam, nie jestem pewna, czy to jest jakaś nowość, ale z tego co pamiętam, nigdy wcześniej nie widziałam ich. I tutaj tacka, która jest naprawdę przepiękna i kosztuje zaledwie 15 zł. Byłam też się rozejrzeć na dziale z obrazami, dlatego że nie mamy totalnie żadnych obrazów w domu. W sumie mamy jeden, ale on nie do końca mi się podoba. Więc na pewno chciałabym kupić jakieś obrazy, które będą fajnie pasowały do wnętrza. No i przyznam, że kilka rzeczy wpadło mi w oko. Tutaj pokazuję Wam coś, co również bardzo mi się spodobało i obecnie jest na wyprzedaży za jedyne 6 funtów, czyli 30 zł. Niestety kolor tylko różowy. Więc taki totalnie dla dziewczyn. No i to jest taka jakby tablica, do której można sobie przyczepiać różne karteczki, zdjęcia, wiecie, coś takiego do powieszenia nad biurkiem. Te wazony są w ofercie IKEA chyba już naprawdę bardzo długo. Przyznam szczerze, że spodziewałam się, że będzie więcej takich rzeczy typowo jesiennych do organizacji, więcej takich nowości, których wcześniej w sklepie IKEA nie było. No i niestety troszkę się rozczarowałam. Nie było tego zbyt dużo. Tutaj, no to co było, to starałam się Wam pokazać, ale powiem Wam, że naprawdę bez szału tym razem. Myślałam, że będzie więcej takich rzeczy typowo jesiennych, typowo. Zimowych, no nie ma tego zbyt dużo. Tutaj jakieś nowe, latarenki, ale takie ciemne, i do tego w kształcie trójkąta, no nie bardzo mi się podobają, szczerze mówiąc. Jeżeli chodzi o te pojemniczki, które teraz widzicie, no to też jakieś są takie toporne. Nie wiem, dajcie znać, co sądzicie. Czy ja po prostu za dużo chodzę po tych sklepach i jestem taka wybredna, czy to rzeczywiście nie jest zbyt ładne. No i żeby tak cały czas wam tutaj nie narzekać, no to teraz zabieram was na dział, który jest po prostu przepiękny. Są tutaj sztuczne rośliny, ale one akurat wyglądają bardzo, bardzo realistycznie. Te róże są po prostu cudowne i tutaj można sobie skompletować jakiś naprawdę piękny bukiecik. Tutaj niestety nie było najlepsze światło, ale uwierzcie mi, że te kwiaty w rzeczywistości wyglądają naprawdę przepięknie, bardzo realnie. I jak widzicie, taki bukiecik kosztuje na przykład 20 zł, więc to naprawdę nie jest dużo. Świeczki to coś co uwielbiam, więc oczywiście musiałam wam tutaj nagrać i pokazać, co jest teraz w asortymencie ale no nie szalałam tutaj z zakupami dlatego, że czekamy cały czas na meble no i nie mamy gdzie ich stawiać więc kiedy już będę miała miejsce no to wtedy zajmę się takimi zakupami przed chwilą widzieliście latarenki, które bardzo polecam, ja mam osobiście w kolorze białym i one są cały czas w ofercie sklepu Ikea tylko oni po prostu od czasu do czasu zmieniają kolory czasem są dostępne tylko białe, czasami też czarne, srebrne jakieś kolory pastelowe no i na dziale z roślinami trafiłam niestety na lipę totalną i jeżeli chodzi o te sztuczne roślinki, no to wybór był dość duży, tutaj nie mogę narzekać, ale ja chciałam prawdziwe rośliny, dlatego że nie mamy roślin w domu, a uważam, że prawdziwe rośliny tworzą naprawdę niesamowity klimat. No i niestety nie było monstery, nie było tych kwiatków, które chciałam kupić i po prostu ten dział chyba rozczarował mnie tak najbardziej. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że taka forma filmiku Wam się podobała. No i oczywiście, jeżeli chcecie, żebym częściej zabierała Was na takie wirtualne zakupy, no to dajcie mi o tym znać w komentarzu. Możecie też napisać, do jakich sklepów chcielibyście się ze mną wybrać w taki wirtualny sposób no i myślę, że kolejny filmik pojawi się na kanale już jutro lub pojutrze i w nim pokażę Wam co kupiłam, będzie to haul zakupowy z IKEA. także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania no a dzisiaj już żegnam się z Wami dzięki za oglądanie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, buźka, pa!